bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Pozdrawiamy redaktora Zbigniewa Piątkowskiego. Dziękujemy, że jest z nami. Jestem, jestem. A, bo on ma torbę w ręku może. Musisz iść z tyłu, bo on widzi twoją torbę i się denerwuje, że to masz jakieś smakołyki. Oh,
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię z matką jego Maryją. Upadł na twarz i oddał mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dalej złoto, kadzidło i michrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Cuda, cuda, omaszają.
Szanowni Państwo, ogłosiliśmy konkurs na najwspanialsze szopki bożonarodzeniowe. W tym roku zgłosiło się w sumie 15 prac. I te prace były wyjątkowe, po pierwsze. I dzięki tutaj życzliwości zarówno pana starosty, jak i księży proboszczów, tak i pana ministra Marka Zagórskiego, który niestety siedział być z nami, fundowane są po raz pierwszy dla tych osób, które, dla tych rodzin, które taką szopkę wykonały za 3 pierwsze miejsca z każdej parafii. Kołajski, biorą od pana starosty nagrodę. Także z narodzenia Matki Bożej za szopkę. To jedna szopka. Tak. Teraz druga szopka była, o pan starosta, tak? Taki przyszywany. No to jak to jest? Gdzieś trzeba było zgłosić. No właśnie, u nas nie było, co to się kończy. Kosia i Bartek. Jest Kasia i Bartek. Kasia i Bartek, tak? Bo tutaj jest Kasia i Bartek. Jeszcze jedno za. Kasia i Bartek, tutaj Kasia i Bartek jest, Kasia i Bartek. Kasia i Bartek tutaj jest, tak? Właśnie poprzez ten Porsche. Niech Pan Jezus towarzyszy nam wszystkim tutaj i będzie w naszych sercach. Pochwalony Jezus Chrystus. Wieki, wieki. Bóg zapłać do tych podziękowań. Również ja dołączam się wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie Orszaku Trzech Króli. Bóg zapłać już uczestnikom także i zapraszamy na grochówkę. Brawo dla Pana. Ja wykorzystam sytuację. Proszę się przedstawić do kamery. Nazywam się Beata Hajne. To mój mąż, Darek. Pan Dariusz, tak? Jesteśmy rodziną, mamy piątkę dzieci. A to synek? Nie, córeczka. Córeczka? Tak. Ale wygląda jak synek. No. Specjalnie. No, będziesz miała pamiątkę taką wielką, wiesz? Słychać TV.